Właśnie chciałbym słynąć, że jestem wielkim miłośnikiem zdrowia, bo to najbardziej mnie interesuje. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Mój wykład będzie z innej bajki. Właściwie tutaj także dziękuję organizatorom, że zdecydowali się poświęcić, dać mi do dyspozycji 15 minut, żebym mógł opowiedzieć o wadze tego, co Państwo robicie. I tak między nami mówiąc, ja jestem pod ogromnym wrażeniem, panie profesorze, tego, co pan przedstawił, bo ja z przyjemnością muszę powiedzieć, a w końcu, jak to mówią, z niejednego pieca jadłem, że to, co pan zaprezentował, to o tej społeczności, która zajmuje się leczeniem nowotworów płuca w Polsce, super świadczy. Gratuluję, uważam, że jasne, nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być gorzej, ale wynika z tego, żeby nie mogło być lepiej, że to, co państwu się udało w ostatnim dziesięcioleciu zrobić, to jest czapki z głowy. Dobrze, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o nowotwory? Po pierwsze, i taki państwo, żeście sobie wybrali zawód, ja też, że to jest schorzenie w tej chwili, które, i to widać na tym slajdzie, które stało się, i to właściwie za mojego życia na pewno, pierwszym zabójcą, pierwszą przyczyną przedwcześnie przerywającą ludzkie życie. I XXI wiek to jest z całą pewnością, mam nadzieję, że pierwsza połowa XXI wieku, doprowadzenie do całkowitej, tak jak to jest, proszę zobaczyć, co się stało z chorobami kardiowaskularnymi, prawda, które były właśnie zabójcą numer jeden, jak ja kończyłem medycynę, a w tej chwili rak płuca jest, nowotwory w ogóle, wszystkie są czynnikiem przerywającym ludzkie życie. Dwa zdania na temat tego, jakie są naturalne, co się dzieje z nowotworami i jakie jest miejsce w tym obrazie nowotworów w takim dobrze monitorowanym środowisku. To są dane dotyczące umieralności w Stanach Zjednoczonych, mniej więcej od pierwszego początku XX wieku. I proszę teraz zobaczyć, gdzie jest miejsce płuca w tym obrazie. No właśnie, to jest nowotwór, który zdominował w XX wieku obraz nowotworów złośliwych, ale panie Rodrygu, proszę zobaczyć. Ta druga faza pokazuje, że ludzkość zaczyna, jeżeli chodzi o pierwotną prewencję nowotworów złośliwych płuca, dawać sobie radę, prawda? Jest piękny spadek mniej więcej o 1/3. Ja jeszcze pamiętam, kiedy ta krzywa rosła, prawda? I wydawało się, że to nigdy nie skończy. Nie, ludzka działalność doprowadziła do tego. To jest obraz, który pokazuje, ja nie mam czasu w tych 15 minutach, żeby dokładnie tutaj wejść w szczegóły, która pokazuje, co by było z nowotworami, gdyby nie to, że później, ale także pojawił się nowotwór płuca, który także w Stanach Zjednoczonych u kobiet zdominował scenę nowotworową. Ten stosunek jest ciągle jeszcze, nigdy kobiety na szczęście nie będą tak często chorowały jak mężczyźni, bo mężczyźni zapłacili taką pionierów, czy tych, którzy saperów, którzy zaczęli wprowadzać z dymem tytoniowym czynniki rakotwórcze do płuc. Kobiety do połowy tylko doszły tej epidemii, która... Ja wczoraj byłem na spotkaniu Rady Naukowej i wykładowca pokazywał swoje zdjęcia z różnymi ważnymi osobami ze świata. Ja mam tylko jedno, ale dla mnie bardzo ważne. To jest człowiek, który zatrzymał raka płuca na świecie. Lekarz, którego już nie ma z nami, który doprowadził chyba do uratowania największej liczby ludzi w XX wieku. Profesor Doll, który stworzył całą wiedzę o raku,
o raku. I miałem szczęście go spotkać i pracować z nim. Był zresztą w Polsce i dlatego to zdjęcie pani profesor także ja pokazuję, nie tylko ten wczorajszy kandydat do Ministerstwa Zdrowia. To jest, nie mam na to czasu, żeby wejść w tą, ale gdybym miał tyle lat jak tu młodzi nasi koledzy, to bym poświęcił kilka godzin na zrozumienie tego slajdu. To jest jeden z wyników życia Dola, który pokazuje wszystkie zależności między paleniem a rzucaniem palenia, paleniem fajki. A ja tylko jedną rzecz chcę państwu pokazać. Często się mówi, że to jest rzadki nowotwór. Nie, to nie jest rzadki nowotwór. To jest nowotwór, który jeżeli wystarczająco długo, jeżeli Bóg da nam szansę palić do 75 roku życia i jak palimy wystarczająco dużo papierosów, czyli gdzieś około 20-30 dziennie, to nasza szansa, że będziemy mieli raka płuca, jest 1 do 4. Czy państwo wiecie, co to jest rosyjska ruletka? Ile jest kuli w magazynku? 6 chyba. Ja nigdy nie strzelałem się w głowę, ale z tego wynika, że ryzyko raka płuca jest wyższe niż ryzyko wynikające z rosyjskiej ruletki. Także to jest bardzo poważny problem. I dlatego na przykład, co zresztą słusznie skrywano, pani Szymborska umarła raka płuca w 80 roku, czy tam którymś. No ale to jest absolutnie, jak się wystarczająco długo pali, to jest prawie no, pewne, tak jak w rosyjskiej ruletce. To jest też to, co zrobił Dol, mianowicie Wielka Brytania była krajem numer jeden ryzyka raka płuca gdzieś tam na początku lat 60. I proszę zobaczyć, jej częstość przez zmniejszenie ekspozycji zmniejszyła się. I to musi pan zapamiętać, panie Redeko, bo pan mówi, że tam się gdzieś za... Nie, nie, to działa. Prewencja pierwotna, nie tylko leczenie działa. To musimy wiedzieć także i dlatego warto 1%, może 5% swojego czasu oprócz leczenia poświęcić na prewencję pierwotną. To działa, czyli o ponad połowę z 400 do mniej więcej 150 zmniejszyło się, na 100 tysięcy zmniejszyła się szansa zachorowania na raka płuca u mężczyzn w Wielkiej Brytanii wraz ze spadkiem ekspozycji z 80%. Po wojnie w Wielkiej Brytanii paliło 80% mężczyzn, w tej chwili co piąty mężczyzna. No właśnie, a jak jest w Polsce? Pan mówi, że to jest taka stabilizacja, żadna stabilizacja, to jest zresztą osiągnięcie mojego życia. Piękny spadek także zachorowań i umieralności z powodu raka płuca. Przede wszystkim niestety tylko z powodu prewencji pierwotnej, prawda? Bo postęp, tak jak pan mówił, znowu mimo tej wspaniałej, heroicznej pracy lekarzy, onkologów leczących raka płuca i jeszcze raz czapki z głowy, bo to jest najpiękniejsza warstwa lekarzy, bo robią coś, co jest nieprawdopodobnie trudne i skomplikowane i ten kontakt z pacjentami. Ja niestety nie miałem tyle kurażu, żeby się tym zająć, także bardzo ten. Ale jest jeszcze drugi obraz i to panu dedykuję. Pan wie, że pana ojciec był moim przyjacielem i też się czuję trochę paternalistycznie wobec pana. Proszę zobaczyć, co się dzieje z kobietami w Polsce. Otóż jest, i tutaj to bym chciał, żeby pan pamiętał, jest nieprawdopodobny wzrost zachorowań na raka płuca u kobiet w Polsce. Nieprawdopodobny. Właściwie to jest hańba, że razem z naszym rządem tolerujemy to, że nic się w tym zakresie nie dzieje. I opowiadamy dyrdymały na temat papierosów Slim, protestujemy w Belgii, w Brukseli i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, tak to wygląda grubo. A jak to wygląda w tym? Otóż zachorowania nie tylko płeć determinuje, ale też determinuje grupa wieku i efekt
interwencji w zakresie pierwotnej prewencji. Proszę zobaczyć, to jest, jakie są trendy czasowe umieralności na nowotwory płuca u mężczyzn w najmłodszej grupie wieku, w średniej i 65 lat. I to pięknie pokazuje tą kumulację uszkodzonego DNA i czasu, który jest potrzebny, żeby to się pozamiatało biologicznie, prawda? Proszę zobaczyć. Tu już się zaczął pik i spada. W tej chwili zresztą poziom zachorowania u mężczyzn w najmłodszej grupie wieku jest w historii, w tej powojennej historii najniższy, prawda? Rezultat tego rzucania palenia tytoniu w Polsce przyszedł w tej grupie w średnim wieku 10 lat potem, a jeszcze dalej 10 lat rosło w tej grupie 65+, ponieważ tam ta kumulacja DNA to nie jest wyrzucane. Ekspalacze to jest numer jeden grupa, która choruje na raka płuca w tej chwili w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie za kilka lat podobnie będzie w Polsce. Nie aktualni palacze, tylko ci, którzy w przeszłości byli eksponowani. I to jest znowu biologia, tutaj możemy sobie pogadać, ale nic nie możemy zmienić. Już nie mam czasu na to. To pokazuje, że jak się populacyjnie rzuca palenie w różnych tych grupach wieku u mężczyzn, zmniejsza się, no to zmniejsza się też częstość zjawiska. No to jest logiczne. Jeszcze kilka zdań na temat kobiet, bo to jest najbardziej w tej chwili dramatyczny obraz, to co się dzieje. No proszę zobaczyć, co się stało. Otóż rak płuca u kobiet tak dramatycznie rośnie i to szczególnie jest widoczne wtedy, jak zobaczymy to tło całe nowotworowe. Mimo, że my też bez przerwy narzekamy, no ale rak pierwszy u kobiet przed 65 rokiem życia w Polsce od dekady bardzo pięknie zmniejsza się umieralność, czyli mamografia i te wszystkie wczesne diagnostyki, ale przede wszystkim dobre leczenie, bo w międzyczasie pierś inaczej niż płuco znaleziono środki, które pozwalają na efektywne wyleczenie. Ale nie 100%, jak to często my obiecujemy naszym klientom, tylko mniej więcej 30-50% można zmniejszyć ryzyko śmierci. Krótko mówiąc, rak płuca stał się od pewnego czasu zabójcą także tych młodych kobiet, bo kobiety przed 65 rokiem inaczej niż wszyscy mówią, że starzy, że to nieszczęście, że się starzeje. Nie, to norma biologiczna. Także te młode kobiety przed 65 rokiem życia, przede wszystkim ich życie przerywa w tej chwili z onkologicznych przyczyn właśnie rak piersi, rak płuca. Ja już i tak pewnie jestem, nie mam czasu, żeby to Państwu ładnie wytłumaczyć, ale dwa tylko zdania. Proszę zobaczyć, jak ekspozycja wpływa. To będzie na następnym slajdzie widoczne. Proszę zobaczyć. Kobiety w Polsce, szczyt swojego palenia w tej najmłodszej, w tej generacji kobiet urodzonych między przed 1970 roku, kiedy było absolutnie akceptowane palenia kobiet, prawda? To było modne. Prawie na początku lat 80. co druga kobieta w tej najmłodszej grupie wieku paliła papierosy, prawda? Od tej pory to się bardzo zmieniło. Jak Państwo widzicie, miałem 30 lat temu wpływ na młode kobiety. Piękny spadek, największy spadek zresztą częstości palenia, jeżeli chodzi o grupy wieku. I to doprowadziło do tego, że po tym okresie wzrostu w Polsce w tej najmłodszej grupie wieku spada częstość zachorowań na raka płuca. Ale niestety te grupy w średnim wieku i w senioralnym wieku, jak to się teraz elegancko mówi, mają nieprawdopodobny wzrost, prawda? I one decydują, jeżeli chodzi o ten epidemiologiczny obraz. Już kończę, panie. Tego to już nie mam czasu, ale to jeszcze to zdjęcie chciałbym, żebyście Państwo sobie przyswoili. Otóż jak ja kończyłem medycynę, czy zaczynałem moją przygodę z medycyną jako lekarz, w połowie lat 60. umierało z powodu
raka płuca w Polsce około 600 kobiet. W 2010 roku, nie, ja jeszcze nie kończę swojej lekarskiej kariery, ale w 2010 roku umiera 6900, czy tam 6700 kobiet, prawda? Dziesięciokrotnie wzrosła liczba kobiet umierających z powodu raka płuca i to jest dla Państwa wyzwanie. Tu jest porównanie z naszymi bratankami, Węgrami. Oni pobili rekord świata i u mężczyzn, i u kobiet. No chyba także dzięki naszym, a może przede wszystkim dzięki naszym działaniu udało się tej, pan tu mówił, jak hetakombie. No właśnie, jednak żeśmy ją trochę zmniejszyli i warto, żebyśmy dalej zmniejszyli. To jest, z tego jestem bardzo dumny, bo szansa śmierci u młodych dorosłych na razie w Polsce jest podobna jak w Unii Europejskiej, prawda? My mamy mniej więcej to samo ryzyko, ale nie ma się co chwalić. I to jest ostatni slajd, czy prawie ostatni slajd. Otóż po tej fazie miłości do kupowania papierosów, myśmy pobili rekord świata w połowie, na początku lat 80. mieliśmy największe ryzyko, czy tam największą konsumpcję papierosów na świecie według WHO, no ona bardzo pięknie spada. Ta czerwona kropka to jest ustawa przeciwtytoniowa. Ja tutaj nie mam czasu na to. Czyli Polacy nie chcą kupować papierosów. Polacy nie chcą kupować papierosów. Niestety polski rząd niezwykle promuje papierosy. My jesteśmy potęgą w produkcji papierosów. Mamy najniższe ceny papierosów w Unii Europejskiej. Najniższe na to ten. Polscy parlamentarzyści europejscy zachowują się w sposób nieprawdopodobnie zdumiewający, ponieważ są jedyną grupą posłów, gdzie od lewa, czyli SL, wszystkie lewica, centrum i prawica popierają rozwój przemysłu tytoniowego i sprzedaży papierosów w Polsce, uważając, że to jest jeden ze sposobów na nasze bogactwo i na naszą potęgę ekonomiczną. Polscy rolnicy zostali uzależnieni nieprawdopodobnie chyba jak polscy politycy, uzależnieni od sprzedaży tytoniu. My wypalamy w Polsce 600 miliardów papierosów, a produkujemy 160 miliardów, 100 miliardów do naszych bratanków dajemy, niech ich szlak trafi z powodu różnych nieszczęść, które są związane z paleniem tytoniu, prawda? Staliśmy się eksporterem, no właśnie, może ja za mocnych słów używam, ale tak to niestety wygląda. Pan bardzo chce mi pomóc, ale ja już nie mogę, bo muszę kończyć. Teraz, co Państwo powinni zrobić. Ja jestem też do dyspozycji. Otóż nowotwory, człowiek nie umiera na raka, to bzdura. Człowiek umiera na raka płuca, na raka piersi, na raka szyjki macicy, na raka jelita grubego. I przestańmy, my lekarze przede wszystkim, mówić umarł na raka. To jest absurd. Nowotwory to jest grupa 100 schorzeń o innej etiologii, o innym przebiegu, o innej diagnostyce, o innym leczeniu, o innym follow-up, prawda? To są zupełnie inne schorzenia. Porównanie raka szyjki macicy z rakiem płuca to jest absurd. I nie róbmy tego, nie mówmy umarł na raka, tylko każdy rak jest inny. I dwa, nie róbmy programu walki z rakiem, bo to jest absurd. Musi być program kontroli raka płuca strategiczny. I Państwo powinniście go tak szybko jak możliwe stworzyć. Przepraszam, przemysł farmaceutyczny. My chcemy, żebyście Państwo zarabiali, ale przeznaczcie 1% z tego, co zarobicie, na wszystkie inne działania, nie tylko na leczenie, ale na prewencję. No, po pierwsze badania naukowe. My nie wiemy wszystkiego. Trzeba więcej pieniędzy na badania naukowe. Dwa. Widzicie Państwo, tu największa jest ta część dotycząca prewencji pierwotnej. Po pierwsze, że to jest moje pole, ale po drugie, że to jest pole, gdzie w tej chwili, przy obecnym stanie wiedzy, najwięcej można zrobić.
wczesna diagnostyka. Piekielnie skomplikowana sprawa, jeżeli chodzi o raka płuca. No ale dlatego musimy o tym poważnie rozmawiać. Musimy mieć grupy, które się na tym znają, które to rozwijają. I państwo w tym programie swoim musicie mieć i badania naukowe, i prewencję pierwotną, i wczesną diagnostykę. I zespoły koncentrujące się nad leczeniem raka piersi. Oczywiście nam nie trzeba, tak jak z tymi geriatrami, tysiące geriatrów, bo ja mam więcej niż 70 lat i moi pobratymcy, tylko trzeba mieć lekarza rodzinnego, internistę i na końcu onkologa, a potem jeszcze na samym końcu specjalistę od raka płuca. I taka grupa specjalistów, rozumiem, że ona tutaj jest po części w tej sali, musi w Polsce bardziej podkreślić swoje miejsce, swoje znaczenie przez stworzenie takiego właśnie programu, który by miał wszystkie te elementy, łącznie z tym ostatnim, prawda, to jest jakości życia tych, którzy są po tej ostrej fazie leczenia. No i to, jak to mój proboszcz mówi, byłoby tyle na niedzielę dzisiejszą. Dziękuję państwu za uwagę.